Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Pieśka. No i ostatnio skończyliśmy rozmowę z Baronem tym, że powiedział, że nie wyjawi nam informacji o Ciri, dopóki nie powiemy czegoś o jego żonie, więc powiedzmy mu. No słucham, z czym przychodzisz? Myślę, że nie będzie ucieszony. Mam wieść o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. Myślę, że to damy. W sumie to już... To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, no spoko, gościu jesteś. W świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Interesuje mnie jedna rzecz w tym, o co chodziło z tymi znamionami i to, co ona tam, ten guślarz jakiś tam, zobaczymy, co powie na to. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś watażką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd. A Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan. Przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Anny ani jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mi jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. Obydwie odpowiedzi są trochę... Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło.
Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem tysiące razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność, od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Nie wiem, po co mi to wszystko opowiedziałeś. Twoje relacje z żoną to twoja sprawa. Czego innego mogłem się spodziewać po Wiedźminie? No dobra, to teraz jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu, powiedz przynajmniej skąd się tam wzięła na tych bagnach. No tak zawarł łapak z Wiedźmami, mu powiedzieć. Twoja żona jest na służbie u wiedźm. O czym ty kurwa mówisz? Jakich wiedźm? Tych, które mieszkają na krzywuchowych moczarach. Och, jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? No dobra. Porwał ją bies? Dobra, powiemy to, zobaczymy. Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadł. A, no tak, rzeczywiście. Mi porwała Annę. Bestia? Możesz, kurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom, chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy. Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Wygląda na szczęśliwą? Co ty pierdolisz, Wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały jej się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie wiem. Róbmy, żeby co chcesz. Rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Choć moim zdaniem zapuszczanie się na bagna i granie z wiedźmami to czysta głupota. To co mam robić? Siedzieć bezczynnie, czekać aż sama wróci? Pójdę tam z ludźmi albo sam pójdę i wyciągniemy ją. Ostrzegłem cię. Co z tym zrobisz, to twoja sprawa. Zagranie w gwinta. No właśnie. Słyszałeś coś o wiedźmach teraz? No, wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Hmm. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... O, bazyliszek. Atakował was bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. Gdyby przed nami wylądował, to myślałem, że tym razem się nie wywinie. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. No fajnie wygląda.
No to pokażmy to. O, już się zdzichnął czymś, patrz. No, i co? Jakiemu? Zabij bazyliszka. O, wylądował, dobra. Jedziemy go. Oj, pluje czymś. O, jeszcze. O, wilk jeszcze. O, jeszcze się. Jeszcze dwa razy mnie zdziknął. No, lądujesz? Chyba będzie lądował. Jest. Tyłek go. Dobra, nieźle dostał. Na pudło. No, chociaż. Dobra, jest nieźle. Szkoda, że nie ma żadnego kurde znaku. O ma. Ale szybko się jej energię odnalazłem, więc. Oho! Siep, siep, siep! Dobra, już, nie żyje. Rozumiem, że uratuje mu życie. Kurwa! Niech to szlak. Nie mogę go tak zostawić. Gdzie to? Tutaj? Nie? Tu przez mur nie przeskoczę? O, patrz! Jak wskoczyłem. No kurde. Ciesznym, czy tak miało być. No. Pusta skrzynia. A tu też? Tu coś jest. Tam jakieś pierdoły. Tu coś chyba. Trzeba wskoczyć. No tu. Oh fuck! Jeszcze raz. Okej. Aha, tu jednak nie przewidzieli, że się tu dostanę. Ale coś mi się wydaje, że tutaj. O, pięknie. Chyba jednak nie tamtędy. Dobra, okej. Okay. Przyszedł chwilą, co byłem. Z cegłami w bazyliszka, ta. O, będzie się na niego patrzył. No pięknie.
zatkało troszkę. Dobrze, że balucha nie urżnąłam, bo coś. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Co? Przez to muszę uciekać? Ty też mi pomogłeś, wtedy kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać, tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory. Troszkę się zlewają włosy z włosami konia. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. No, ma nie ważne. Istnieje szansa, że Ciri ciągnie się do Nowigradu. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien, jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. No dobra, zobaczymy. Trochę gotówki zawsze się przyda. Nie, nie. No, w rzeczy samej, znaczy, sporo ludzi, jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. No to co? O, to jakieś inne dziecko tego warana? Coś, czym się wydaje? O, przepraszam, już nas nie ma. Aj, coś ściemnia, baron. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają, a ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O... Uma. No i tak zostało. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukien synów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga.
Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i Brzydal trafił do Wroniec. Ot, koniec pieśni. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz Turka. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Wy dwóch? Gdzie dwóch, tak? Czyli trzech. Na trzech pójdziemy na tę wiedźmę. Na tę wiedźmę. Odważnie. Osiemdziesiąt punktów. Dobra. Powrót na krzyżę. Co my tu mamy teraz? No nie. Sto synów z gradu. Gdzie wam to powiem? No zróbmy sobie... Co by tu zrobić? Miecze i pierogi, o. Przejścia nie ma. Aha, to już wiem, co? Zlecenie wiedzińskie. Zlecenie skrzekacz. Wiecie, no, może na koniec jeszcze odcinka byśmy zrobili jakieś proste zleconko. Może to bez skrzekacza. Albo wygłada domów we wsi. Cenę klucz do skrzynki, które trzymała ponoć. Łatwiej mogę. Że to. A to. Dobra, zróbmy to. Aha, mamy pogadać tutaj z gościem. No to dobrze, akurat blisko. Dobra. Ale najpierw tutaj pohandlujemy i tak dalej, także za chwilę się zobaczymy. Okej, okay, zrobiłem sobie nowe piękne spodenki. Trochę lepiej wyglądają niż te wieśniackie spodnie zabójcy z gaciorami. Nie wyglądają dużo lepiej i są niby trochę lepsze, ale nie wiem. Mają lepszy pancerz, to jest wzmocnienia zbroja. I podoba mi się regeneracja wytrzymałości w walce 1%. Ale za to mogę nie mogę tu wsadzić dwóch glifów, tak jak w tym. No i trochę ma te to plus 184 żywotności, a akurat tu dużo jakiś większy bonus nie jest. Odporność na obrażenia cięta jest fajną rzeczą. To jest 11, trochę mniej. No dobra, ale zobaczymy. Niby tu wymagany poziom 9, a tu tylko 4. No ale okej, okay, zobaczymy. Dobra. To i chodźmy, spotkamy się koło tej osoby, która tam, z którą trzeba pogadać. Dobra, na szczęście to jest blisko. Jakiś... Witaj. Ciesław. No? Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu.
Dobra, tam już będziemy. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. O, mówi o nim coś więcej. Skromni się. A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przygarnął. Coś ten głos mi tutaj znajomo brzmi. Aha, płotek. Nieprzeskakiwalny, a jednak. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie. Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut. Tyle, że duży. I z ogonem, jak u jaszczurki. No, dzieci to takie mają te głosy. Ja słyszę, że nasz burek w lesie pięknie mówiące. I na zobaczyć, co się dzieje. Brudas. A tu tatka w krzakach leży. Trochę by mógł seplenić. Zubu ma dziurę. I jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Nie wiem, czy to będzie pozytywne, czy nie. Spokojnie, spokojnie. Bywaj, mały. No dobra. No i gdzie teraz? O, bardzo ładnie. Niedaleko. No, to płotka. Jademy. Aha. Aż ty, specjalnie tak robisz. Że ja tam byłem, a ty kurna... Ciebie nie było niby. A i to teraz, że się... Dach się zablokowałeś. Tak dobrze, że łbem w płocie nie wylądowałeś. Nie wiem, ja nie jestem pewien, czy to jest dziewczyna. Moim zdaniem to jest kurde kuń. Tak, płotka, to jest męskie imię. Dobra, cicho, bo muszę się skupić na... zabiciu skrzekuna. Co, już coś tam jest, czy nie? Aha, ludźmińskie zmysły. Wolniej, płotka. O. No, spory jakieś. Stają się nieregularne. Otwór się słaniał, pewnie był ranny. O. Cały pysk ma we krwi, nie poddał się bez walki. Tam coś mi mryga. Nie, dawaj. Ale... Teraz tu jeszcze raz muszę coś tu powiedzieć? Krew. O. Krew potwora. No. Teraz na mnie wyskoczy z zaplerów, kurde. A zagęszcza się kółko. Jest tutaj. Kwiat dwugłowiu. Okej. Okay. Aha, dobra, już tutaj nie. Ale czekaj, tam coś może ciekawego będzie. Już czuję, że będzie. Aha,
Spójrzmy się. A, wiedziałem. Ulepszone spodnie wiedźmińskiego cechu gryfa. Ha, ha, ha. No i co? Wszystko? Wszystko. Wracamy. Do roboty. Tropy prowadzą do jaskini. Kuroliszek. Kuroliszek, orzesz. Co? Ja nie słyszałem. Czekajcie. A co my mamy na kuroliszkę? Bo teraz nie chcę oblać kabla i nie użyć jakiegoś. Na pewno. Człowiek niedźwiedź? To nie. Jest! Olej przeciw drakonidom, art i kartacz. Art i kartacz. A zobaczmy, jakie mamy. Kartacz to wiem, że mam. A jakie mam oleje? Pewnie nie mam. No dobra, to użyjemy. Tak. Kartacz. I art. Sobie zapiszę jeszcze tak. Dobra, dobrze. Dobra. Wchodzimy tam. Teraz. Napisało się? Tak. No. O, gdzieś. Taka fajna jaskinia. Takie tutaj jakby wejścia były trzy. Dźwięk dochodzi z góry. Tak. Ale on tam chyba jest na górze. No tak, no zbieramy się. Aha, no dobra, czy muszę tam jakoś rzucić, ale jeszcze nie pamiętam, jakie te petardy, nie używałem ich. Dobra, uwaga. Użyłem ardu. Za wysoko? Nie wyleciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Jest. Tam jest. Już mi się nie wymknie. Tak? Okej. Okay. Chyba płotkę tutaj przyteleportniemy. Żeby tu... Paskudny. Czekajcie. Wyniesę na bełty inne. Poziom 9, ok. Które są? To są te same? Nie wiem, które lepsze. Spróbujmy te. Strzela do niego w ogóle? Teraz zmarnuję wszystkie.
O, fuck. A, dobra, zwalił mnie. Okej. Dobra, to jesteśmy po petardę. Masz ty. Nie mam już kartacza, więc... O jest. Aj kurna, co tak ciężko się to... Możemy na spółkę. Spółka mi teraz... No coś mnie tu... Muszę się podleczyć. No co on nie trafia z tej kuszy teraz? Dobra, ale się podleczyłem. Jest! No ładnie, poszło. No ciekawe, jakie będzie trofeum, bo... Trofeum do skrzykacza. Ortagen. Fajkę. Lubił se koleś troszkę coś przyjarać. No to już było takie chyba. Aha, dobra. Nie, za każdym razem jak będzie brał trofeum. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na koniec to trofeum. Trofeum z gryfa. Gdzie to trofeum? Aha. Szansa na odcięcie kończy na 10%. Dodatkowe doświadczenie za życie skończące 5%. Czy też? To ja wolę ten. Południcę. Gdzieś tam odcinanie kończy. Dobra, co tu jeszcze miało? Aha, tą fajkę. No tu jakieś pierdoły w sumie. Może jakieś nowe... Będzie można eliksiry zrobić? Odwar z kuroliszka, o! Nie wziąłem szkodników. Wszystkie... Zatrucie eliksirami. Przez trwanie. Dobra, chyba to zrobię. Utagan z kurowiszka i bronię oko. Dobra. Ale jeszcze jest, na razie nie będę robił, zobaczę. Się zastanowię nad tym, co tu się opłaca z takich rzeczy robić. Dobra. Dzięki za oglądanie. I do usłyszenia.